Dzień dobry. Hej, dzień dobry. Tak, to ja. Mam machę na twarzy z Shiny Boxa. W tym miesiącu Shiny Box, słuchajcie, to była petarda. Petarda, naprawdę. Naprawdę, kto nie widział, niech sobie zajrzy w filmik, który był w tym miesiącu. No petarda, naprawdę. I właśnie dzięki temu mam zestaw detox 30 dni, 30 herbatek na dzień, 30 herbatek na noc. Tą herbatkę się pije przed śniadaniem, ewentualnie w trakcie śniadania, a tą się pije po ostatnim posiłku. Gąbka i ścierka, no wiem. Ekscytujące bardzo, no. No ale cóż, zostańmy tak boczkiem, co by nie było widać kuchennych, normalnych rzeczy, które zazwyczaj każdy ma w domu. No i to jest właśnie to, a to jest właśnie to. I piliśmy wczoraj pierwszy raz tą na noc i mój mąż, jak usłyszał, że to ma oczyszczać z toksyn, wiecie, ma pobudzać metabolizm i w ogóle ma wspomóc w jakiś sposób odchudzanie i ma, wiecie, zapobiegać, znaczy niby powodować, że nam się nie będzie chciało na przykład słodkiego i jakiś tam, no zmniejszy nam się apetyt, no nie wiem. Ja nie do końca wierzę w to, co tam jest napisane, że taka saszetka wypita rano będzie działała takie cuda, no ale powiem wam szczerze, za to, że to ma tak naprawdę naturalne składy, to pokuszę się i właśnie zaraz będę piła tą, a jeżeli chodzi o tą na noc, to smakuje jak miętka. Naprawdę jak miętka i mój mąż się dokolegował i pił ze mną herbatkę na noc. No, także to... A tu wyjęłam sobie moją bazukę do sushi, bo mam ochotę dzisiaj zrobić sushi, ale nie wiem, czy jej nie schowam. No nie wiem, czy się dzisiaj wyrobię. Także zobaczymy. Bo jest 8:20, no to wypiję herbatkę, zmyję to. No i nie wiem. Nie wiem, jaki mam plan działania, wiecie, no bo na 14 idę do pracy, ale nie wiem, jak to zorganizować. Już pranie sobie wstawiłam, bo muszę pranie wstawić. I wiecie co? Kocham i uwielbiam moją pralkę z dużym bębnem i nie żałuję po prostu, że ona zajmuje mi nie wiadomo ile miejsca w łazience, ale w momencie, gdy się nagromadzi trochę lumpów, to nie muszę wstawiać dwóch prań, tylko jedno. Naprawdę. Wybierajcie pralki z dużymi bębnami. No chyba, że macie malutkie łazienki, to ja was rozumiem. Bo wiem, co to znaczy. I wtedy w takiej pralce wybierzecie trzy prania, a nie jedno. Na przykład, nie? No, tak pira za oko tylko mówię. Ale to jest właśnie to, co kocham i uwielbiam. Więc dobra, podłogi zaraz jeszcze przelecę, bo dzisiaj muszę sobie podłogi przelecieć. Mam ochotę przelecieć sobie podłogi. I robimy herbatkę, więc dobra. Stawiamy sobie czajnik. Jak się zagotuje, ja idę sobie od razu ten... zmyć to. To jest też maseczka z Shiny Boxa. Także mówię wam, no taka petarda w tym miesiącu była, że szok. Dobra, czajnik szumi, więc łączymy się później. Ciao! Wspominałam wam ostatnio, że u mnie przy ekspresie do kawy, zrobiłam sobie właśnie kawę, stoi krem do rąk. I to jest też z tego, z Shiny Boxa. I to jest serum wzmacniające do dłoni i paznokci. I ja... osoba, która nienawidzi kremów do rąk, która ciągle jest w ruchu, ciągle jest w biegu i gdy wysmaruje ręce, nie ma czasu posiedzieć 10 minut, aby to się wchłonęło i nic nie można wziąć w łapy, bo zaraz czuć, że wszędzie jest krem, to jest bomba, bo to jest, wiecie, serum, no i jak na serum wskazuje, serum się bardzo szybko wchłania i naprawdę tak jest, także to jest naprawdę i bardzo ładnie pachnie. Także to jest naprawdę fajnie działa, póki co, na razie zobaczymy. No i tutaj koło mojego ekspresu zawsze jest jakiś balsam do ust i tutaj znalazłam, ja dostałam jeszcze jedną próbkę. Ja sobie to używam też jako krem do rąk. Ja już to kiedyś miałam, wiecie? No ale wam nie pokażę, bo po co? Aparat wam nie chcę pokazać, a ja wam będę pokazywać. No dajcie spokój. Przecież to nie ma, o, ale jaja. I słońce zachodzi i wychodzi, zachodzi i wychodzi. Także takie manewry. Ja idę wypić kawkę. Wasze zdrowie. No co ja mogę wam pokazać? Oczywiście AliExpress. No mówię wam, że petarda. Jeżeli chodzi o te... Jak to się mówi? O szybkość przysyłania paczek. Także spokojnie, jeszcze chwilę. Nagramy film. Wszystko będziecie wiedzieli. Nie przejmujcie się. Nagram. To jest kolor taki delikatny pomarańczowy, kamera przekłamuje go. On jest taki, wiecie co, morelka, pomarańczka, taki, wiecie, piękny. A tu widać, że taki rasowy pomarańczowy, więc on jest w rzeczywistości inny, ładniejszy niż kamera go oddaje. No niestety nie mam wpływu na to, że kamera nie chce oddać idealnego koloru. Jeżeli chodzi o gacie, ja tam mówiłam oczywiście L-ki.
I powiem Wam szczerze, że no majtki to ja byłam przekonana, że będą za małe, no i niestety są za małe. No zobaczcie, no to jest na dzieciożka jakiegoś, no. To Milano by to mógł założyć sobie. Więc majtki to ja w ogóle żyłam w przekonaniu, że będą za duże. A jeżeli chodzi o górę, no to jakby mi się nudziło na plaży, no to mogę sobie warkocze zapleść. Chciałam coś innego powiedzieć, ale nieważne. No i powiem Wam szczerze, że jak się go założy, to jest fajny, ładnie to wygląda. I tak jakoś, no nie umiem tego określić, ale naprawdę mi się podoba to, jak on wygląda. Jest całkiem. No i chciałam powiedzieć, że jest ktoś na Allegro, kto sprzedaje te samiutkie stroje i z przesyłką wychodzi 50 chyba 5 zł za strój. Nie pamiętam, czy ten, bo jeszcze jeden zamówiłam z AliExpress. I te same stroje są na Allegro i wychodzi na to, że po prostu ja go zamówiłam za 25 zł. A na Allegro, gdybym zamawiała, to bym zapłaciła 65 zł. Więc po co przepłacać? A ten pan, który wysyła, czy tam pani, nie wiem kto to jest, nieważne. Ten, kto wysyła na Allegro, jest taki sam czas oczekiwania, czyli po prostu oni zamawiają z Ali i to przychodzi do Was. Więc oni nie mają tego na stanie, ty wychodzi na to samo. No wiadomo, że człowiek musi w życiu zarobić, ja tam nie mam do nikogo pretensji, ale jeżeli ktoś nie umie znaleźć, to się po prostu nabierze i kupi drożej, no przepłaci. No ale no takie czasy są, że naprawdę ze wszystkim trzeba uważać. Więc majty to ja naprawdę byłam przekonana, że będą za małe. Bardzo mi się podoba na pewno to, że dużo firm robi tak, że możemy kupić sobie stanik osobno i majtę osobno, no bo niestety, jeżeli ktoś ma stanik XL, no to niekoniecznie musi mieć dupkę XL, tak? Może mieć dupkę S, więc naprawdę to jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być. A poza tym teraz to się nosi góra taka, dół taki, więc jakieś majtki sobie dopasuję, bo ja majtek mam dosyć sporo od stroi, a chciałam właśnie góry takie. I powiem Wam, że jak się założy i te frędzle sobie bimbają, to naprawdę jakoś tak zwraca się bardziej uwagę na to niż na resztę ciała, jak ona sobie tam wygląda na przykład, nie? Na pewno przykuwa to większą uwagę. No i mówię Wam, na żywo ten kolor jest zdecydowanie ładniejszy. No zdecydowanie taka morelka, brzoskwinka, a tu jest taka pomarańczowa. Chociaż no wiecie, do opalonej skóry to też ładnie wygląda, jak w kamerze, ale na żywo jest inny kolor, ładniejszy. Moim zdaniem oczywiście, więc kolejna paka z AliExpress. No kocham i uwielbiam Chińczyki, no słuchajcie, no ja nie wiem, ja chyba poszukam męża Chińczyka, no. Co tu dużo gadać, trudno, niech się dzieje, co chce, no. Wiecie co, trochę poćwiczyłam, dlatego mam też inny strój, wyglądam, ale wiecie co, w sensie ćwiczyłam, no na tym moim stoperku sobie pochodziłam. Naszła mnie jedna myśl, już mówię jaka. Chodzi o to, że ostatnio mi przyszło do głowy właśnie to, że gdy się odchudzałam z tej większej wagi, tak, to jakby to powiedzieć, moja silna wola na temat podjadania, czyli tak zwanej, wiecie, no czegoś małego, żeby sobie skubnąć, była po prostu na tyle silna, ja byłam na tyle silna, zdeterminowana, wiedziałam czego chcę, wiedziałam, że walczę o swoje ciało, o lepszą siebie, o lepszą psychikę i uwierzcie mi, że ja przez dobre pół roku to ja nie podjadałam nic. No i wiadomo, że później organizm sam się reguluje i wszystko dochodzi do normy, bo pamiętajcie, ja nigdy nie byłam na diecie, to jest po prostu styl życia, którego można się nauczyć, naprawdę. No i chyba widzicie, że można jeść wszystko z umiarem i chudnąć. No, no taka jest rzeczywistość. No dobra, ale do czego dążę? Jezu, mi jest gorąco w ogóle. Do czego dążę? Dążę do tego, że mnie to swędzi. Dążę do tego, że później na przykład, gdy rzucałam palenie, no to też chciało mi się podjadać. Na początku to kontrolowałam, później już nie. I Dawid zawsze się śmieje wtedy, że idź sobie zjedz już ten kawałek arbuza, kawałek owoca, czy coś tamtego i będzie święty spokój. No i później znowu powtarza, idź już lepiej zjedz tego owoca niż coś innego. No i słuchajcie, tu jest problem i to ogromny, bo ja na przykład w momencie, gdy mam ochotę na jakąś przekąskę, łapa mnie boli, gdy mam ochotę na jakąś przekąskę, to nie może to być żaden owoc, nie może to być nic delikatnego, słuchajcie. To musi być kawałek suchego chleba, kawałek, nie wiem, kiełbaski urwanej, no nie wiem, no jakiś konkret, wiecie o co chodzi? Konkret, nie wiem, plaster sera żółtego, nie wiem, a nie jakiś kawałek owoca, kawałek, albo już nie daj Boże te wafle ryżowe takie, ja je lubię, ale to, o Jezu, nie. I wiecie co? To jest rzecz, z którą nie umiem wygrać. To znaczy nie, inaczej.
umiem nie podjadać. Po prostu no, trzeba mieć silną wolę nie podjadać, zapchać się wodą, nie wiem, czymkolwiek. No nie wiem, no ja nie potrafię inaczej tego wytłumaczyć i dać wam innej rady. Także tyle. Milano, zostaw kwiatka. O, tak, 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 łapką do kwiatka. O, tak, 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 tak. Co ty mu robisz? I nie potrafię, znaczy nie potrafię wam dać dobrej rady, jak nie podjadać. I tak samo, wiecie co, mogłabym tu porównać do osób, które mają chcice na słodycze. Są takie osoby, które po prostu bez słodyczy żyć nie potrafią, żyć nie mogą. I wiecie, niektórzy aż się trzęsą i muszą zjeść słodycze. Ja ze słodyczami mam ten plus. Wiecie, no nigdy nie wykluczam, że w moim organizmie się coś pozmienia i też będę miała tego typu problem. Ale póki co, jeżeli chodzi o słodycze, to nie mam tego problemu. I moje podjadanie, znaczy moje zaspokojenie mojego mózgu, gdybym chciała coś zjeść, żeby to nie był owoc, tylko wiecie, to musi być konkret, mały, a konkret, nie? To mogę to porównać do walki ze słodyczami. Na przykład waszych walk ze słodyczami, bo ja tego problemu nie mam i ja to najbardziej rozumiem, że to może być problem, że to może być ciężko wytrzymać bez słodyczy i tak dalej. Ja tego problemu nie mam, ale mój mózg i mój problem naprawdę mogę porównać do tego waszego problemu ze słodyczami. Nie, jeżeli ktoś z was opanował tego typu problem, jeżeli rzeczywiście masz problem, ochotę na przekąskę i to nie może być owoc, to nie może być nic lekkiego, tylko to musi być konkretna rzecz, to dajcie mi znać w komentarzu, czy wygraliście z tym, czy też walczycie tak jak ja. W sumie od wielu lat i nie zapowiada się, żeby to się zmieniło, ale jak mówię, na razie znów jestem tak bardzo zdeterminowana, że po prostu chyba ta fala taka główna, jakaś taka najgorsza tego niepalenia papierosów mi chyba już mija powoli i mi się nie chce podjadać i na razie nie podjadam, nie mam takiej potrzeby. No, tyle. Tak się chciałam z wami podzielić takim czymś. Takie dziwne, nie? Ale prawdziwe. Wiecie co, prawie skończyłam, ale tylko powiem w skrócie. To jest taka znowu zupka indyjska, która też już była kiedyś podobna na kanale, ale ja tu nie będę się rozwijać, po prostu w tym, w foodbooku. Albo była, albo dopiero będzie, także spokojnie. Wiecie co, ja zaraz będę nagrywać film taki o tym. No nieważne, dobra, nieważne. Yo! Rybaczki, ptaszki, myszki. Nie, no dobra, żartuję sobie. Łączę się z wami w tym oto pięknym... W tym oto pięknym... W bólu, ze względu na to, że chcę się z wami już dzisiaj pożegnać. Dzisiejszy vlog będzie bardzo krótki, dlatego że... no, nie było mnie później w domu, miałam parę rzeczy do ogarnięcia, musiałam też w domu dzisiaj posprzątać, zresztą nie musiałam, chciałam. Pranie porobiłam i tak dalej. I idę dokończyć zupę i ten, która oczywiście w foodbooku będzie, nie zapomniałam nagrać. Chociaż powiem wam, że to nagrywanie z kamerą takie jest troszeczkę ciężkawe, ale nieważne, dobra, powiedziałam już kiedyś. Po co stękasz? Po co w ogóle zaczynasz stękać? Gdyby to było takie ciężkie, to nawet bym nie musiała napomknąć tego, że to jest, sprawia mi jakiś problem. Wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś coś robi, to nie powinien stękać, tak? Bo gdyby coś sprawiało komuś trud, no to lepiej tego nie nagrywać, nie robić i w ogóle nie stękać. W ogóle taki bezsens, nie wiem. Więc dobra, idę dokończyć zupę, idę niedługo do pracy. No niestety, jak jestem też na popołudniu, czy jak jestem na rano, no to nie mam zbyt dużego czasu, tak? No bo co z tego, że ja wstanę od 8 do 14, znaczy no w pół do drugiej muszę wyjechać i wiecie, no to się tak mówi, no to niby jest dużo godzin, ale no tu coś zrobisz w domu, tam coś zrobisz w domu, tu musisz coś załatwić, tam musisz, nie wiem, do sklepu jechać, coś zrobić i tak potem ten dzień zleci, że nawet nie wiesz kiedy, a tu 13:30 do roboty w drzwiach trzeba wychodzić już. Także przepraszam bardzo za dzisiejszą minutowość vloga. Obiecuję się poprawić. Zresztą tak widzicie, że ja tak przeplatam. No raz się zdarza dłuższy, raz się zdarza krótszy. Nic nie zrobisz. Takie życie. C'est la vie, nie? I tym oto optymistycznym akcentem, bo niestety nie mam więcej czasu, żeby nawet tutaj poględzić do was o jakichś bezsensownych rzeczach. Nie, żartuję.
Przykro mi bardzo, że taki krótki vlog dzisiaj, no ale naprawdę nie mam czasu. Nie przedłużamy. Dziękuję bardzo, że jesteście z całego serca. Naprawdę. Dzięki. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się jutro. Pa.